dobre są. Wszystko gra, ty. A pod tym podjeżdżałeś? Pod tym podjazd podjeżdżałeś? Podjeżdżaj śmiało. Chcesz podjechać? Chcesz podjechać? Ja ci pokażę co i jak. Dobra, poczekaj, luz ci wbije. Słuchaj, siadaj i ci wszystko powiem. Słuchaj, napędzasz jej się prędkości nie bój. I przed górką jakieś 2-3 metry dasz dupę do tyłu, ale wysoko i ogień. Wysoko, nie tak nisko jak przy zjeździe, tylko wyżej, do tyłu odchylony. I ogień mu dajesz. I podjeżdżasz bez problemu. Przy górze odpuść, żeby cię nie wybiło. Trzymam kciuki. Pamiętaj o prędkości, musi być, nie? Daj podjazd robi pierwszy raz. Ogień! 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 Mocno! Go! No kurde! Podjechał! Widzieliście Dave'a? Dave na żywo podjazd zrobił. A tak się bał w sumie. A teraz się nie boi. I będzie latał. Poszedł jak dzida normalnie. A ci tu wyścigi już organizują, nie? Się namawiają. Jeszcze trochę wytłumaczę Dave'owi. I będzie, nie będzie się bał. Powiem mu, żeby szybciej jeszcze to robił. Siema, siema. Długi ten stream trochę jest, no ale co zrobić. Po co są streamy? Coś chcecie zapytać, póki mam chwilę i czekam na Dave'a? 4T ma Dave. To rurka do picia moja. Tylko szybciej jeszcze musisz. Szybciej, nie? Szybciej i przed górką, jeszcze prędzej przed górką gaz. Nie bój się do tyłu i nie siadaj na motorze. Nie siadaj. Trzymaj nogami motor tu, boki i dupa wysoko do tyłu. Ale nie nisko, wysoko, żebyś nie siadał. Nawet koło ci może iść trochę do góry, do tego się nie bój, nie przewali cię. Tylko szybciej. Poczekaj, przyjadą. I tu już od miejsca startuje Zikita. I tam jeszcze mocniej. Poczekaj, niech przejadą. To widzisz, na coś ci się przydałem chociaż, nie? O, fajnie, fajnie. Od razu będziesz... Na początku trzeba tego podjechać, bo trzeba jeszcze spierdzielę, albo mi motor do góry poleci. Jak tu dobrze zrobisz parę, to pójdziemy na tą dużą i tą dużą walniesz. O kurde, fajnie też się... Walniesz, ja ci powiem, ja też się bałem. Dzięki mi pokazał. Słuchaj, uważaj, skup się teraz. Skup się, tylko pamiętaj, szybko jedź. Go, leć. Zapierdalaj! Mocno! Go! Mocno! Za późno gazu. Za późno trochę. Ale to nic. Trzeci raz zrobi już dobrze. Ta rurka to jest do picia, wiesz, do czumkania. Pod kamelbaka podpięta. Żebym pił. Bo jak się odwadniam, to każdy jak się odwadnia, to się męczy. Dawaj, Dave. Zjeżdżaj. Na dół. Za
wolno, raz to raz za wolno i za późno dodajesz gazu. Przed górką musisz. Przed. Nie na górce, tylko 2 metry 3 przed. Nie bój się tego. A jak zjeżdżasz, to dupa do tyłu, ale nisko siedzenia i szybko. Nie jedź wolno, bo ci się koło przednie kopie i cię rusza, a jak pojedziesz szybko, normalnie gazu dodaj. Trzymaj nogę na hamulcu i dodawaj gazu. To słuchaj, teraz się jeszcze bardziej skup, nie jeździ tu po tych dołach, jedź sobie przez tą, nawet tą glaksę tu, nie? Jedź przez tą kałużę. Pojedziesz szybko i przed górką, wiesz co, tak jak się zaczyna ten ładny piach. Tak, kurde, no na pewno, na pierwszym razem zrobiłeś to lepiej, patrz on. Teraz, za późno też, ale miał dużą prędkość. A ty miałeś wolniej, nie? A którym biegiem? Truja. Ale tu musisz, pamiętaj, mieć prędkość i nie zwalniaj przed górką. Jeszcze bardziej ogień. To próba i pamiętaj, jak zjeżdżasz, to zjeżdżaj szybko. Zobacz, czy nikt nie podjeżdża. Dupa do tyłu, mocno do tyłu. Możesz nawet lekko usiąść na nią. Tak lekko, nie? Z tyłu. Tak, żeby lekko dotykać. Hamulec i gazu trochę. No to dobra. To próbuj, ale środkiem, nie? Trzecia próba. I pamiętaj, dużo przed górką. Jak jesteś z tyłu, to ci koło pójdzie do góry, nic ci nie stanie, nie? Dobra, leź. Szybko. Teraz powinieneś, teraz. Dobrze. Zajebiście. Ale poszedł. Widzieliście to? Widzieliście, jak Dave podjechał teraz? Teraz szybko zjedzie, tak jak mu mówiłem. Byle nie na KTM-a. O, już chłopaki zmęczeni. Zobaczymy teraz, co Dave powie. Ale łapek to mało jest, nie? Na 200 osób? Siema. Dave zaraz jedzie, spoko, dobrze. Tu mu czeka. I widzicie, i tak to jest. Jeden drugiego nauczy, podpowie i wtedy jest zabawa, a wtedy jak ktoś się przestaje bać, robi to, to jest zadowolony. Jak? Co? Jak było teraz? Bo teraz zajebiście to zrobiłeś, w stylu cienkiego zrobiłeś, mu tak dupa lata, po prostu. Tylko... Ale i tak uczyłem się takiego, że jak wjeżdżałem, to w połowie zaczęło mi tak kierownicą machać. No bo musisz być jeszcze bardziej do tyłu. Rozumiesz? I co? Teraz już się nie boisz? Raz? Już się nie boisz? Nie, już się nie boisz. I jak zjeżdżałeś, to szybciej? Tak, szybciej i tak pewniej. Pewniej, no. Wychało mu się... No, pamiętaj, dupa do tyłu, hamulec, gaz i jedziesz, nie? A z tej górki to można normalnie z rozpędu skoczyć na dół i jechać dalej. No, a jak już tak, wiesz, to się wprawisz, nie? Aha. I będziesz pod tę górkę podjeżdżał i tak z impetem, nie będziesz wyhamowywał pod górę, także do skoku się byś wybił, nie? To pamiętaj, dupa z tyłu, żebyś do przodu czasami ciałem nie leciał, trochę przytrzymają z tyłu, nie? I polecisz sobie i spadniesz sobie, i gazu nie odpuszczaj, przy lądowaniu gazu odkręcasz, nie? I wtedy ładnie na tylne koło spadasz, nie? A jak będziesz w tej pozycji tu z przodu, to ci koło zanurkuje i... Dobra, Dave daje. Siema, Bartas. Słuchajcie, zaraz będę kończył tego streama. Dave jeszcze raz podjeżdża. Oczywiście na trzecim biegu. Siema. Go, lecisz. Dupa do tyłu, za blisko siedzisz.
No i się nie będzie bał. Zaraz mu powiem, żeby bieg chyba wyższy wziął, bo na odcinkę wali. Bidon? Gdzie mam bidon? Siema, siema. Pozdrawiam wszystkich. Bidon mam na plecach, niepodłączony. Tu mam końcówkę. Widać? Tu jest o. Dave, jaki bieg masz teraz? Teraz jeżdżamy, To spróbuj sobie czwórkę nawet. Teraz? Czwórkę nawet, bo tam może miałeś odcinkę, nie? Ale dobra. A nie zjeżdżaj na jedynce. A na którym? Jakim? Na jedynce się nie zjeżdża. No ale ja teraz cęgle. No nie, nie wiem, no truje, wbij, albo po prostu na górze jak nawracasz, sprzęgłem operujesz, dajesz więcej gazu, żeby ci nie zgasł i tą trójką dajesz. Nie redukuj, bo cię hamuje, a motor ma cię napędzać, a nie hamować, a na jedynce to masz za duże przełożenie. Pamiętaj, zjeżdżasz zawsze na wysokim biegu, nigdy nie na jedynce. No. Najlepiej jest, jak zjeżdżasz na tym, na którym wjeżdżasz. Po prostu trochę sprzęgło przeciągniesz na pół sprzęgła, rozumiesz? Ja nie zmieniałem w ogóle, jak twoim wjechałem, nie? Tylko wiesz, że też nie mam wyczutego twojego, nie? Ale dało radę, nie? Nawróciłem normalnie. I wiesz co? I byś sobie mógł, żeby ten... Trochę za wysoki jest na ciebie, nie? Weź sobie ten... To oprzycie ściągnij, nie? Siedzenie jak ściągniesz. Wytnij sobie tu gąbkę i spinaczami oprzyj od nowa. I będziesz miał nisko. Nie martw się, trochę tylko się, no zobacz, ja tak zrobiłem. I u mnie nic nie widać. A będzie ci lepiej. No widzę właśnie, no. To co, jeszcze raz balisz? Teraz będziesz jeździł, nie? No, słuchajcie, ostatni raz Dave wjeżdża i ja spadam. 200 łapek, no to jest fajnie. Ty, 200 łapek! O, zarobiliście! Kurde, Dave na streamie nauczył się podjazdów. Słynna Yamaha. Aż mi kufle zaparowały. Dobra. Zapierdziela. Dobrze. Patrzcie co robi, patrzcie co robi. I tak ma być. A tu dominator z nogą złamaną. No, Dave lepiej niż dominator podjechał. Domber podjeżdża teraz. Patrz, bije się na tego, na streama. Domber! Teraz mam dwóch ich. Domber pojechał. Dobrze, dobrze, słuchaj, podjechałeś lepiej niż dominator. No, naprawdę. Zajebiście. No, o to chodzi. Teraz to można jeźdźka, nie? No. Ty, pójdziemy na tamte. Tam są krótsze, ale bardziej wymagające, bo musisz się napędzić z dołu. Się napiję, zakończę tego streama i pójdziemy tam. I tam będzie można trochę poćwiczyć skakanie. Tak.